przepraszam bardzo, prezentacja miała być o 10, ale nie udało mi się dojechać, więc proszę o zagenerowanie zamieszania. Dobrze, bo to ciekawe. Ja nazywam się Marcin Wis i zajmuję się ogólnie Linuxem w systemach embedded, czyli w takich komputerach, w których nie widać, że jest komputer, a gdzieś tam działają, głęboko zakopane. Kiedyś napisałem książkę na ten temat. W zeszłym roku byłem tutaj na jesieni Linuxowej i mówiłem o zastosowaniach systemu Linux w systemach czasu rzeczywistego, czyli w wszelkiego rodzaju sterownikach przemysłowych, gdzie się dość dobrze sprawdza, czyli real-time i automatyka. Dzisiaj jest w pewnym sensie kontynuacja tego tematu, to znaczy jak już umieścimy tego Linuxa i zadbamy o to, żeby działało deterministycznie, to chcemy, żeby takie urządzenie było bezpieczne. Ono sobie gdzieś tam w fabryce stoi, to urządzenie, działa, mnóstwo ludzi ma do niego dostęp, jest podłączone do różnych sieci internetu, różnych sieci przemysłowych, no, powinno być bezpieczne. Postaram się dzisiaj skupić na wartości dodanej. Znaczy, powiem sobie kilka słów o bezpieczeństwie. Co to jest bezpieczeństwo w systemach budowlanych? Czemu ono się różni od takiego bezpieczeństwa w tak zwanych normalnych systemach, czyli server, desktop, cloud? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice, jakie są płaszczyzny i wektory ataku? Wartość dodana, czyli moje doświadczenia z budowy, z zabezpieczania takich urządzeń typu sterowniki przemysłowe, automatyki w przemyśle, w domu, różnych tego typu zastosowania. To nie będzie o Androidzie, telefonach, gadżetach i urządzeniach konsumenckich. Tym się po prostu nie zajmuję. Nie będzie do pewnego stopnia o aplikacjach webowych, dedykowanych typu dla Androida, cloud. Można znaleźć mnóstwo materiałów, tutaj też była mowa już na tej konferencji o tym. Dobrze, więc zaczynamy. Płaszczyzna ataku to jest taka jedna lub więcej metod dostępu do systemu. Droga wejścia, do której dostęp ma niezaufany użytkownik, potencjalnie niezaufany użytkownik. Albo ma bezpośredni dostęp do urządzenia, znaczy może do niego podejść, wcisnąć przycisk. Albo ma tylko wpływ na kogoś, kto z niego korzysta, czyli może na przykład przeprowadzić atak man in the middle po drodze w sieci. Mamy takie proste urządzenie, które ostatnio jest bardzo popularne i które może służyć do budowania różnych prototypów. Wszyscy się tym zgadzają. To też była jakaś prezentacja. Na takim urządzeniu czasem działa aplikacja graficzna, która ma jakieś wyjście graficzne, wejście, klawiaturę. Jedna płaszczyzna ataku, żeby nie może się tej klawiatury dotknąć. Mamy sieć. Dość oczywista płaszczyzna ataku. Skoro są usługi sieciowe, to można tutaj przesyłać pakiety. Każdy, kto jest podłączony do medium, może to zrobić. Trochę mniej oczywiste jest USB. Najmniej oczywiste są te piny, które tutaj są i do czegoś służą. Jak się ktoś do nich podetnie, to może coś będzie w stanie zrobić. No i pamięć flash. W tym momencie pamięć flash to jest karta SD. Bywają też różne. Budowane na płycie. Czyli dzielimy je na płaszczyzny ataku, dzielimy na oczywiste, tak mniej więcej na tej płytce, one są z tej strony. No i mniej oczywiste, które są z tej strony. Czyli sieć, TCP/IP, Wi-Fi, aplikacja, która działa na tym urządzeniu. System wbudowany z reguły uruchamia jakąś aplikację, do której dostaje się użytkownik. Użytkownik nie ma normalnie dostępu do shella, nie ma dostępu do różnych wewnętrznych magistrali systemowych, przynajmniej nie powinien mieć, ma tylko dostęp do tej aplikacji. To wszystko zależy, z czego ona jest zbudowana, jak dobrze jest napisana i jak dobrze działa. Port szeregowy to jest dość typowy wektor ataku na urządzenie, dlatego że z reguły gdzieś tutaj port szeregowy jest, konkretnie w zasadzie na pinach. On jest używany przez deweloperów do tego, żeby dostawać się do shella, debugować, uruchamiać aplikacje, rozmawiać z bootloaderem, robić inne tego typu rzeczy. Czasami wręcz ładować aplikacje do systemu, któremu wymazane sobie taką pamięć flash. Trochę mniej oczywiste wektory ataku. Problem polega na tym, że im mniej oczywista metoda, tym z reguły jest groźniejsza. Jak ktoś
wpadł na to, że można się dostać przez sieć, to pewnie jest też metoda zabezpieczenia tej sieci typu IP tables, na przykład na filtery. USB, który jest magistralą żywiastą, można do niego podłączać różne urządzenia, te urządzenia mają dostęp do tej magistrali. Można też podłączać urządzenia, które analizują, jak ta magistrala działa. W związku z czym wszelkiego rodzaju pamięci masowe, inne tego typu rzeczy, z których przeprowadzona jest aktualizacja, albo na które robiony jest backup danych takiego systemu, potencjalnie nie są bezpieczne. Magistrala i kwadrat C. To jest taka prosta magistrala przemysłowa, która jest... Każdy ma praktycznie w telefonie. Z reguły służy do interakcji z jakimiś akcelerometrami, urządzeniami wejściowymi, user input i tak dalej. Dwie linie danych, zegar plus dane. Bardzo prosto można podłączać urządzenia. W jednej przestrzeni adresowej, czy na jednej magistrali, mieści się 127 urządzeń. Problem jest taki, że każdy, kto się dotknie do takiej magistrali, może z tymi urządzeniami rozmawiać. A między innymi na kwadratce są też urządzenia, które w jakiś sposób potrafią szyfrować dane, podpisywać się, robić inne rzeczy, czyli tak zwane moduły trusted computing. Ważne, żeby ta magistrala była odpowiednio zabezpieczona. Pamięć masowa flash. Nad tym się trochę dłużej skupimy, to będzie ta wartość dodana. Bluetooth. Stos Bluetooth jest dość skomplikowany. Jest kilka standardów niezależnych. Są różne problemy z tymi urządzeniami. Część z nich próbuje implementować na przykład aktualizację danych przez sieć. To nie zawsze dobrze działa. Czyli jest sieć komórkowa. To są problemy dla telefonów głównie. Zagłuszanie GPS-u albo mieszanie danych GPS. Interakcja z siecią komórkową, tym się nie będziemy zajmować. Dobrze. Czym się różnią w takim razie systemy embedded od systemów tak zwanych normalnych, od takich laptopa? No, z jednej strony, z reguły w takich systemach działają te same aplikacje, co na desktopie, na serwerze. Z tego powodu, że ten procesor jest na tyle mocny, że będzie w stanie uruchamiać normalną swoją dystrybucję Debian, skompilowaną oczywiście dla odpowiedniej architektury ARM w tym wypadku. Można tam będzie zainstalować dowolny pakiet. Z reguły w systemach budowanych nie stosuje się dystrybucji typu Debian, dlatego że one są zbyt duże, zbyt powolne, są dobrą rzeczą na etapie developmentu, natomiast gotowe urządzenie, jeden z wymogów, chcemy, żeby startowało jak najszybciej. W związku z czym mamy do czynienia z pewną monokulturą oprogramowania. Z reguły jest to jakiś system, na przykład jest taki projekt, to BuildRoot, który buduje cały system, tworzy wszystkie aplikacje, skrypty startowe, dokładnie w takich wersjach, jak chcemy, dokładnie z takimi samymi parametrami, jak chcemy, nie ma nic nadmiarowego w takim systemie. Brak nadmiarowości jest dobrą metodą, natomiast taka monokultura jest z reguły trudna do aktualizacji. Nie da się napisać upgrade, to nie zadziała. Nie ma tam pakietu. Dobrze. Mamy do czynienia oczywiście z wektorami ataku, które nie są spotykane w innych systemach. I kwadrat C wprawdzie istnieje na płycie głównej. Bardzo często nazywa się SMBus, służy do odczytywania informacji o wentylatorach, temperaturze i innych tego typu parametrach, ogólnie rzecz biorąc monitorowania tego, jak serwer działa. Natomiast nie ma to takiego znaczenia, jak system jest budowany, gdzie często po i kwadratce są podłączone wejścia do dużych zewnątrz. Ludzie, to jest główny problem mentalny, ludzie nie traktują tego jak komputer. Znaczy, no, telefon jest nadal jeszcze telefonem, a nie komputerem. Może w środku siedzi sobie dystrybucja Linuxa. Te same aplikacje, dostęp do sieci, więc z jednej strony, czy z drugiej strony problemy są te same, co na serwerze. Kilka przykładów. To był ulubiony Fortinet. To nie był atak na embedded Linux, ale na system przemysłowy. To jest dobry przykład, dlaczego teraz w takich systemach bardzo często stosuje się Linux. Pewne problemy, które Fortinet wykorzystywał w Linuxie, są bardzo łatwe do wyeliminowania. W skrócie chodziło o to, że w Iranie były pewne wirówki do wzbogacania uranu, które były sterowane
takimi kontrolerami logicznymi PLC Siemens, które to po prostu przyjmowały aktualizacje na jednym z gniazd sieciowych. W związku z czym wirus instalował się na komputerach, na desktopach. Jeżeli wykrywał, że w sieci są takie sterowniki, aktualizował je pewną spreparowaną wersją firmware'u, która powodowała uszkadzanie urządzenia. Papryka nie była w stanie wzbogacić uralny. No, w Linuxie zaszyfrowanie aktualizacji jest bardzo, bardzo proste. Dobrze, to z mojego podwórka. Widziałem kiedyś urządzenie, które miało dostęp do przez FTP. Klient życzył sobie pobierać logi systemu, które aplikacja gdzieś tam generowała. Jak proces, którym model, który steruje, zachowuje się. W związku z czym system dostarczał serwera FTP, użytkownik root, hasło root, który dawał dostęp do odczytu i zapisu do całego katalogu głównego. Działało to, póki wszyscy pamiętali, że należy wejść do katalogu logs, tylko stamtąd kopiować dane. No, pierwsza osoba, która skopiowała wszystko, przeniosła wszystko, uszkodziła taki system. Dobrze. To jest spotykane bardzo często w hotelach, w centrach konferencyjnych, bardzo często pod adresem domyślnego gatewaya pracuje jakiś access point czy router, w którym działa hasło user admin, hasło default, albo user admin, hasło admin, albo inne z 15 najbardziej typowych przykładów haseł. Dobrze. Jest link, taki dość stary, sprzed 4 lat prezentacji Jerika Edge z Linux, z Agoda Linux Conference, gdzie pokazuje przykłady kilku ataków na systemy typu print server, telefon, Nokia miał taki problem z telefonem, odpowiednio spreparowany JPEG wszystko zawieszał. Żeby daleko nie szukać, jestem Apple miał taki problem, że odpowiednie arabskie znaczki na przykład ustawione w nazwie sieci Wi-Fi bardzo ładnie zabijały słabe ręczniki do renderowania fonu. Więc to jest kilka przykładów. Ja się chcę skupić na wartości dodanej. Dobra, kilka trywialnych porad, więc szybko przez nie przeskoczymy. Dostęp do shella powinien być zabezpieczony. Bardzo często ten shell jest wystawiony na porcie szeregowym. W innym portu szeregowego powinien być ukryty. Dostęp do funkcji systemu. To jest też często problem wektor ataku. Bardzo dużo routerów, access pointów z supermarketu ma coś takiego jak webshell. Można sobie napisać komendę na stronie www. Następnie ta komenda się wykonuje i dostajemy dane. To służy do tego, żeby serwisa mógł sobie napisać netstat-pln-alnet na przykład, albo użytkownik sobie mógł napisać kacy.cpu-info i wyświetlić dane. No, problemem jest SSH. Problemem jest SSH, jeżeli jest stare, używa algorytmów, które nie są używane, uznawane za bezpieczne. Problemem jest oczywiście Telnet, brak szyfrowania danych i tak dalej, FTP i inne protokoły, które o zgrozę są bardzo często w takich sterownikach, urządzeniach wykorzystywane. Dobrze, bardzo ważne jest posiadanie nietrywialnych haseł. No, ważne jest, żeby nie uruchamiać wszystkiego z roota, co jest bardzo wygodne dla programistów, dla deweloperów, no ale programiści muszą niestety stać się też administratorami tego systemu i zadbać o to, żeby uprawnienia były dość dobrze odseparowane, do czego Linux daje nam całkiem sporo różnych metod, od prostego mechanizmu użytkowniku przez różne access listy, po SL Linux, po Mojo i App Armor i jeszcze inne różne metody wymuszania tego, żeby root nie był panem i władcą całego systemu. Dobrze, ważne jest używanie aktualnych wersji komponentów, czyli jeżeli to jest Apache, to dobrze by było, żeby to zapatrzowane. Dobrze jest, to jest dość istotna kwestia, pytanie, czy nasz własny kod jest bezpieczny, czy lepiej użyć standardowego serwera www, standardowego interfejsu CGI-BIN do dostarczenia jakiejś aplikacji webowej, czy pisać coś własnego. No, druga sprawa, z której musimy sobie zdawać sprawę, to bardziej niż w systemach typu desktop i serwer liczy się tak zwany defensive program, czyli pisząc program muszę brać pod uwagę to, że każda inna część systemu może nie działać tak jak chcę. Nie mam gwarancji co do tego,
tego, że pamięć flash jest, działa prawidłowo, że RAM nie ma błędów, że to, co zapisuje na piny procesora, faktycznie na tych pinach się wykonuje. Urządzenia, z którymi rozmawiam, naprawdę tam są. Część standardowych aplikacji bierze coś takiego pod uwagę i jest napisane tak, żeby typowe błędy eliminować. Dobrze, to jest moja wartość dodana. To były dość trywialne kwestie, oczywiście, które każdy może wypracować. Bezpieczeństwo, pasywne systemy. Aktywne to oczywiście wszystkie wektory dostępu, natomiast no, co to jest analiza pasywna? Ktoś nam może coś takiego po prostu ukraść, wyjąć kartę SD i włożyć ją do czytnika. Najprostsza metoda. Oczywiście w praktyce wszystko zależy od tego, jak bardzo ktoś jest zdeterminowany, co to za urządzenie. Natomiast przypadki szpiegostwa przemysłowego się dość często zdarzają. W związku z czym nie wiem, od tego zacząć też, ale ja prowadzę własną firmę, czyli czasem muszę być inżynierem i muszę napisać jakiś sterownik do kernela, a czasem muszę przekonać klienta do tego, żeby użył Linuxa wbudowanego w swoim projekcie. Na szczęście to się zdarza coraz rzadziej teraz, trzeba ich przekonywać, żeby dobrze to robili, a nie na hura, i że to jest dość skomplikowana sprawa. W związku z czym zazwyczaj moi klienci patrzą na całe wolne oprogramowanie, na open source i software, czyli Linuxa, w taki sposób, że jest to pewna baza, którą ma każdy. Każdy startuje od tego, że może sobie pobrać kod źródłowy, studiować ten kod, modyfikować go. To są te wolności, które dają nam licencje GPL i inne. Natomiast no, inwestor chce coś sprzedać, na tym zarobić. W związku z czym on widzi tutaj swoją wartość dodaną. To może być aplikacja, to mogą być dane, to może być jakiś algorytm, który na przykład steruje pewnym procesem biochemicznym, który ktoś włożył gdzieś dużo swojej wiedzy, no i na tym chce zarabiać. Więc jak to zrobić? Sprzęt staje się coraz tańszy, to znaczy taki sprzęt, który będzie w stanie udźwignąć Linuxa. Mikrokontrolery kosztują po około 3 dolary sztuka, oczywiście, natomiast taki mikrokontroler nie będzie w stanie uruchomić Linuxa, to są 4 kB RAM. Natomiast za 10 dolarów plus pewnie drugie tyle za pamięć RAM możemy mieć już całkiem niezły, całkiem przyzwoity układ do budowy komputera przemysłowego, na którym zadziała Linux. Skoro zadziała nam Linux, to korzystamy z tego wszystkiego, co tam jest. Czyli na przykład bardzo porządnego stosu TCP/IP, bardzo porządnego modelu urządzeń i bardzo dużej ilości różnych algorytmów, głównie sieciowych. To jest wspaniałe. I jesteśmy w stanie przeboleć to, że ten sprzęt musi być trochę bardziej skomplikowany. Więc Linux i wolne programowanie są odbierane jako znakomita baza do tworzenia produktu. I bardzo fajne jest to, że licencja GPL, która jest w Linuxie, LGPL, daje każdemu takie same prawa. To znaczy, nie muszę spędzać na przykład 5 lat na tworzeniu własnego systemu operacyjnego, RTOS, czyli Real-Time Operating System, żeby obsługiwał na pewnym poziomie protokół TCP/IP, tak, żeby można go podłączyć do internetu bez ryzyka, że bardzo szybko się zawali. To mi daje plus. Kraje trzeciego świata są w stanie tworzyć takie same projekty jak Amerykanie czy kraje Europy Zachodniej. My dodajemy do niego to, co sobie wymyślić. Zarabiamy na tej wartości dodanej. Czy to są szkolenia, czy to są usługi, czy to jest nasz software. Oczywiście, jeżeli to jest software, to trzeba brać pod uwagę licencję, więc musimy to robić zgodnie z licencją. GPL, GPL, BSD to są chyba najpopularniejsze licencje. Pokrywają większość w tym momencie kodu źródłowego, które można pobrać. Są oczywiście jeszcze jakieś licencje artystyczne, Mozilla Public License, MIT i tak dalej. Klienta interesuje, jak tą wartość dodaną do Linuxa dodać. To po pierwsze. I to, co nas dzisiaj interesuje, to znaczy, jak te elementy zabezpieczyć. Dobrze, możemy mieć własnościową aplikację. Tutaj może być zgromadzona nasza wiedza, nasze dane, nasz algorytm.
oczywiście może korzystać z własnościowych bibliotek. Może też łączyć się w sposób dynamiczny z bibliotekami, które są na licencji LGPL, o ile pod tych bibliotek nie jest modyfikowany i użytkownik ma możliwość aktualizacji tej biblioteki. W szczególności biblioteka GLibce i MicroCLibcy, które są używane w systemach budowanych, są na licencji LGPL. Biblioteka, zestaw bibliotek Qt też są na licencji LGPL od pewnego czasu, więc można to robić. Producenci stosują różne sztuczki, które się postarałem opisać, żeby łączyć na przykład własne własnościowe moduły z jądrem Linuxa, które jest na licencji GPL i teoretycznie tutaj jest kwestia dość rozbywa. Tak samo w przypadku, kiedy własnościowa aplikacja chciałaby skorzystać z kodu, który jest na GPL, no, teoretycznie może go obudować jakąś metodą, jakimś kodem na LGPL, który będzie tam coś wywoływał, zamiast na przykład łączyć się z biblioteką, używać mechanizmu socketów. Natomiast to jest kwestia dość wątpliwa, tutaj należy zapytać prawnika, albo bardzo uważać, albo działu prawnego w firmie, jeżeli ktoś w korporacji. Dobrze. To, co nas interesuje, to jak zabezpieczyć wartość dodaną. Jeżeli przesadzimy w tym miejscu, to zachodzi tak zwana tivolizacja. Tivo to był taki odtwarzacz wideo amerykański, który działał pod kontrolą Linuxa. Linux jest na licencji GPL, jądro. W związku z czym każdy, kto kupił sobie Tivo, miał prawo zażądać od producenta dostarczenia kodu źródłowego. Albo dostawał linka, albo dostawał płytę z tym kodem. No, wszystkie komponenty, które są na licencji GPL, czyli Linux plus to co tam dodatkowo jeszcze było. Okazało się, że można sobie było software do tego Tivo przekompilować. Można go było oczywiście redystrybuować, na co licencja GPL nam pozwala. Natomiast nie dało się to w żaden sposób zainstalować na tym Tivo. Niestety. Producent się zabezpieczył. Licencja GPL w wersji drugiej mówi tylko i wyłącznie o tym, żeby dostarczać klientowi kod źródłowy, jak to poprosi. Natomiast na nic nie mówi dalej, że ten klient po prostu z tym kodem źródłowym zrobić. Licencja GPL w wersji trzeciej rozwiązuje ten problem z punktu widzenia wolnego oprogramowania, to znaczy wymaga, żeby ten kod źródłowy, który będzie dostarczony, dało się na tym urządzeniu uruchomić, czyli zmodyfikować i go uruchomić. To jest mniej przyjazne z punktu widzenia inwestorów, którzy widzą wartość dodaną, którą chcą wprowadzić. Deweloperzy Linuxa w tym momencie używają wersji GPL w wersji drugiej, więc to nie jest problem na urządzeniach Linuxowych. To jest nadal legalne. Oczywiście są pewne wątpliwości moralne, że nie chcemy tak zrobić. Więc mimo wszystko chcemy zabezpieczyć. Chcemy to wszystko zaszyfrować. Nie da się. Bezpieczeństwo to nie jest gotowy produkt. Nie ma czegoś takiego jak system bezpieczny. System bezpieczny, chyba że ktoś jest odpowiednio zdeterminowany, żeby go złamać. Tak, więc inne metody będą stosowane do zabezpieczenia przed kradzieżą głównie własności intelektualnej z projektu studenckiego zbudowanego na Raspberry Pi, a inne metody będą stosowane do zabezpieczenia iPhone'a czy PlayStation, czy innego produktu masowego. Tam jest ktoś, kto ma więcej pieniędzy, jest bardziej zdeterminowany, żeby coś takiego skopiować. Nigdy nic nie chroni przed wyrutowaniem elementu i połączeniem analizatorów do jego filmu. To z jednej strony. Z drugiej strony typowy procesor, który jest w smartfonie, ma od 300 do 500 pinów, pracuje z częstotliwością około 1 GHz, w związku z czym po pierwsze długość ścieżek musi być równa, po drugie tam zachodzą różne zjawiska systemu wysokich częstotliwości, więc pojemności tych ścieżek muszą być też równe. Więc nie jest to proste, ale też nie jest to niemożliwe, jeżeli dysponuje dużym funduszem. Można próbować projektować urządzenie tak, żeby było bezpieczne, jeżeli jest zbudowane w oparciu o więcej niż jeden mikrokontroler, jeden procesor aplikacyjny i jakiś prosty procesor, który steruje ładowanie baterii.
mogą one się wzajemnie monitorować, czyli co pewną ilość czasu sprawdzać, czy drugi żyje. Jeżeli ten drugi nie żyje, bo na przykład ktoś go zatrzymał w celu debugowania, to zostanie szybko wykryte, urządzenie zostanie wyłączone, no, może też zostać uszkodzone. Dobrze, to jest dość powszechne. Można manipulować położeniem ścieżek na płytce, na PCB, szczególnie w przypadku takich komponentów, które mają, no, które są podłączane tak, że nie widać tych ścieżek, nie można się do nich bezpośrednio podłączyć. Więc można uniemożliwiać dostęp do magistrali danych. Zmieszanie ścieżek. Przy czym problem pojawia się taki, że jeżeli budujemy jakieś prototypy urządzeń, to po pierwsze jest to dość droga zabawa, po drugie debugowanie zwykłej płytki drukowanej ze zwykłym procesorem, który ma około 500 MHz, jest już i tak dość trudnym zadaniem. W związku z czym, jeżeli to jest dodatkowo jeszcze pomieszane prototypami, to robi się o wiele większy problem. No dobrze, z reguły jest tak, że jako ludzie odpowiedzialni za software zlecamy wytworzenie PCB czy płytki gdzieś na zewnątrz. No i firma, która to robi, ma pewne sztuczki. Taką dość powszechną sztuczką jest tak zwany hidden via, czyli złącze między dwoma warstwami, to jest jedna warstwa, to jest druga warstwa, które może być ukryte środki, także nie da się do niego podłączyć. No tutaj, jeżeli ktoś ma odpowiednio długą igłę, będzie w stanie podłączyć się do tego i sprawdzić, jakie jest napięcie. Punkt wcześniejszy, czyli BGRA, to widać na górze, to jest przekrój przez jakiś układ, jakiś procesor, tutaj ma nóżki od spodu. Do tej środkowej bardzo trudno się podłączyć, jakąś analizę krótki. Te obrazki się nazywają tutaj. I ten via to jest taka złączka między warstwami, która jest w środku płytki. Jeżeli tutaj będzie jeszcze zasilane, tutaj będzie masa, to już w ogóle nie da się analizować, jeżeli to pracuje z dużą częstotliwością. Problem jest taki, że skoro nie możemy analizować, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy przypadkiem nie jest gdzieś coś przerwane. A często się zdarza, że jest. No dobrze, no, więc są pewne rozwiązania sprzętowe, które pozwalają utrudnić analizę tego urządzenia, tego problemu. One mają zastosowanie w systemach, które są projektowane na zamówienie. W urządzeniach, które są budowane na postaci typowych, zwykłych płytek, które są Raspberry Pi, ktoś już tą płytkę zaprojektował. Jest to procesor BGA. Fakt, nic się nie. No dobrze. Jak można zabezpieczyć nasze dane? Dane, które są tutaj na karcie SD, na przykład, albo na innym urządzeniu portowym. W zeszłym roku była prezentacja bardzo fajna, Krzysztofa Leszczyńskiego, polecam, można pobrać, na temat tego, jak się szyfruje urządzenia blokowe. Było mowa m.in. o Crypt Setup, Decrypt, Lux i innych tego typu rzeczach. Problem z urządzeniami budowanymi, szczególnie takimi, które nie są konsumenckie, to jest to, że nie ma w nich urządzeń blokowych, tylko są pewne inne typy pamięci. Druga metoda, bardzo prosta do stosowania, jak ktoś ma instalację Ubuntu, to z reguły tam jest katalog domowy w ten sposób instalowany, to jest jak CryptoFS. Ma odpowiednio stek CryptoFS, katalog 1, katalog 2. Dobra. Natomiast my się skupmy na wartością dodaną. W takim urządzeniu mamy bezpośrednio dane. Z reguły w urządzeniach typu telefony lub innych konsumenckich, bądź nawet już w pewnych płytach, które dość popularne, które się pojawiają w deweloperskich, mamy pamięci typu MMC, multimedia card. Z reguły to są embedded MMC. To jest taka karta SD, która jest w postaci takiego chipa, zamontowana na płytce. Chodzi o to, że ona obsługuje ten sam protokół co karta SD, więc wymaga 8 albo 16, jeżeli ktoś chce mieć szybciej, pinów, czyli SDHC albo XDHC. I sobie tam działa. Z takiego punktu widzenia, jak to jest zbudowane, to takie urządzenie niewiele się różni od zewnętrznej karty SD albo pendrive. Więc pendrive, albo dysk SSD, albo karta SD, jest z reguły urządzeniem blokowym, czyli jest podzielone na pewne sektory, 4 KB tradycyjnie,
który był trudności już ostatnio. Taki sektor można sobie odczytać, zapisać dowolnie. Natomiast pod spodem taka pamięć zbudowana jest z pamięci, z kości pamięci typu NAT, które są obecnie najpopularniejsze, najtańsze i technologie ich wytwarzania jest najbardziej zaawansowane. I one ze względu na swoją budowę mają taką charakterystykę, że bramki NAT przechowują stan logiczny 1 i stan logiczny 1 można zmienić na logiczne 0. Bardzo prosto. Tą stronę da się zapisać. Natomiast, żeby z drugą stronę coś zapisać, czyli z zera zrobić jedynkę takiej pamięci, należy ją skasować. Ze względu na budowę wewnętrzną takiej pamięci, kasowanie odbywa się w takich jednostkach, które mówią erase block, one są zwykle większe. Przykład to jest 2 kB blok wejścia-wyjścia. Bardzo ładnie jest taki 2-kilobajtowy blok, da się zbudować 4-kilobajtowy blok urządzenia blokowego. Natomiast kasujemy ilość blok o rozmiarze 128 kB naraz. W związku z czym, żeby coś takiego jak urządzenie grupowe, żeby się zachowywało jako dysk, w środku musi być procesor, który implementuje algorytm, nazywa się Flash Transaction Layer, na który nie mamy żadnego wpływu, nie wiemy jak on działa, co więcej ten algorytm podlega patentom na oprogramowanie w innych krajach. Więc no, nie wiadomo jak to jest. Bardzo proste flash transaction layer może polegać na tym, że jeżeli chcemy zapisać coś tutaj, no to pod spodem odczytywana jest wartość tego wewnętrznej pamięci, wartość tego, następnie cały sektor jest kasowany, następnie zapisywane są tutaj stare dane, tutaj nowe dane, które użytkownik zapisał, tutaj stare. Działałoby to wszystko fajnie, gdyby nie fakt, że pamięci NAND wytrzymują około 10 tysięcy takich skasowań. W związku z czym, jeżeli mielibyśmy pendrive'a z FAT32, to na początku systemu plików FAT32 on sobie trzyma tablicę alokacji plików, którą przy każdym dostępie do pliku, przy każdym zapisie aktualizuje. W związku z czym bardzo szybko początkowo jest blok rozleciany. Więc stosuje się pewne systemy plików oparte na lokach, które dają nam pewne zabezpieczenie przed, po pierwsze, przed sektorami, po prostu je pomijają, więc sektory się tam mogą pojawiać. Po drugie, równoważą nam zużycie NAND-a, to znaczy starają się, żeby każdy erase block był na równi zużywany. Coś takiego dzieje się też w karcie SD albo w pendrive, bo nie mamy na to wpływu żadnego. Dlatego w urządzeniach przemysłowych wolimy mieć NAND-a, dlatego że to my kontrolujemy, co się dzieje, ile razy każdy jest blok był kasowany i ile urządzenie się zużyje. Taki sterownik przemysłowy może żyć na przykład przez 10-15 lat gdzieś tam u klienta, nie rusza, ma po prostu działać. W telefonie, który żyje 2-3 lata z reguły, jest pamięć EMRC, która okej. Okay, zużyje to nawet lepiej, dużo jakiegoś miała. Dobra, systemy plików oparte na loga. Journal Flash File System 2, to jest ten pomysł mniej więcej. Mamy coś takiego. Zakładam, że plik składa się z trzech kawałków. ABC. Plik jest zapisywany. Czyli to będzie kawałek A, to będzie kawałek B, to będzie kawałek C. Następnie, jeżeli użytkownik sobie chce zmienić, tutaj byłby A, B, B, C. Jeżeli użytkownik chce sobie zmienić początek pliku, to w normalnym systemie plików blokowym, na urządzeniu blokowym, po prostu by sobie tutaj coś zapisał. W systemie plików opartym na logu zapisywana jest po prostu nowa wersja pliku, a jest oznaczana jako już nieaktualna. I tak dalej. Znowu coś zmodyfikuje, znowu jest kolejna warstwa pliku, znowu coś modyfikuje i tak dalej. Trzeci kawałek był modyfikowany, drugi kawałek był modyfikowany i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście system pliku sobie radzi z bezsektorem, jak najbardziej. Jeżeli dojdziemy do końca, albo prawie do końca, uruchamia się garbage collector, który patrzy, aha, w tym erase blocku mamy wszystkie stare kawałki. Tu jest najnowszy A, tu jest najnowszy B, tu jest najnowszy C. Tak w razie ten erase block możemy sobie wyrzucić, wykasować. Oczywiście algorytm musi być trochę bardziej skomplikowany, musi brać pod uwagę jeszcze to, ile razy te erase blocki kasowaliśmy, no i powinniśmy też pokrywać dane z jednego do drugiego.
Tak to działa. Tak działają te trzy w Linuxie. Oczywiście jest tam włożone dużo więcej wiedzy, jest to bardziej skomplikowane i optymalizują życie Nanda. Problem oczywiście powstaje przy montowaniu takiego file systemu, dlatego że trzeba go w całości przeskanować, żeby sobie znaleźć te najnowsze elementy, zbudować jakieś reprezentacje w pamięci, które poszukiwa pasku pamięci. Dobra. Więc okazuje się, że da się to rozwiązać jeszcze trochę bardziej komplikując. To jest UBI. Unsorted Block Images, mniej więcej. To jest warstwa, która przypomina troszeczkę LVM-a. Natomiast działa na urządzeniach typu pamięci, tzw. Memory Technology Device, czyli pamięci NAND. W skrócie, z NAND-a, przepraszam, budujemy tak zwanego idealnego NAND-a, idealne urządzenie NPD. To urządzenie nie ma bezsektorów. Pod spodem, tak jest przeprowadzone mapowanie na tym warstwie UBI, że te bezsektory są odkrywane. I zużywa się równomiernie, czyli można sobie zapisywać, kasować ten pierwszy zwany logical erase block. No i w momencie, kiedy prawda, był mapowany na pierwszy physical erase block, ten się zużył, przenosi go gdzieś tam dalej, pod spodem leżący. Taki LVM. Gdzieś kilka urządzeń. Na bazie tego działa sobie IFS. W tym momencie jest to bardziej skomplikowane, ale fajne jest to, że zamiast implementować wszystko w jednym driverze, w jednym sterowniku, to UBI to rozdziela. Czyli urządzenie UBI zajmuje się tylko i wyłącznie zarządzaniem, zużyciem tego NAND-a i zarządzaniem bezsektorami, a file system jest stosunkowo prosty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, file system UBFS używa, zresztą tak jak pozostałe, kompresji przy zapisie danych. Dlatego, że jak dane skompresujemy, będzie mniej zapisów do NAND-a i ten NAND będzie dłużej żył. Z reguły używamy sobie dość proste algorytmy typu EZO, EZ4, które nie obciążają procesora. To jest wbudowane, może być dość słabe. W związku z czym w tym miejscu, przed zapisem danych, które dodatkowo są szyfrowane. Ostatnia jest taka tendencja, żeby wszystko unifikować, w związku z czym szyfrowanie danych, kompresowane. Kompresja danych odbywa się tym samym mechanizmem, co szyfrowanie, kryptoakt. No dobrze. Okazuje się, że UBI ma bardzo dobrą wydajność, szczególnie dla dużych pamięci, takie jak teraz się stosuje, dla kilku megabajtowych, że JFFS będzie lepszy. Działa świetnie. Tutaj mamy benchmark, który nam pokazuje, jak to się zachowa na przykład przy odczycie. To jest leak time, im mniej, tym lepiej. UBI FS jest tu, FS. Najlepsze. Im więcej, tym lepiej. Dla małych rozmiarów, tak jak LVM, marnuje trochę miejsca. To są takie właśnie systemy plików dla urządzeń typu NAND, no może technologii device, których nie ma za bardzo czym porównywać do urządzenia blokowe. Troszkę inna zasada, że ten błędy system chce to porównać. Więc UBI wychodzi, że jest szybki, jest coraz częściej stosowany. No i powstaje pytanie, jak zabezpieczyć dane, jak zaszyfrować to urządzenie typu flash. Jeżeli mamy na nim UBFS. Już bardzo prosto. W internecie. Trzeba znaleźć. Ponieważ UBFS i tak używa kompresji, używa do tego kryptoapi, standardowym mechanizmu biodrze, gdzie zaszyfrowane są
Zaimplementowane są podstawowe algorytmy kompresji i szyfrowania. Szyfrowanie było na pierwsze. W związku z czym dodajemy tutaj dodatkową funkcję, która oprócz szyfrowania, oprócz kompresji, przepraszam, zaszyfruje nam też dane. Blok po bloku. I bezwarunkowo. Normalny file system sprawdza, czy dane się opłaci też skompresować. Nie, żeby kompresować, to próbuje odpowiedzieć. Próbuje coś w stanie dla ciebie jeszcze. Więc patch numer jeden dodaje nam metodę szyfrowania do UDI. OK. Zostaje pytanie, jak załadować klucz szyfrujący. To jest funkcja, która ten klucz po prostu przyjmuje. Natomiast skąd go wziąć? Teraz wszystko zależy od tego, z jakim problemem się zmagamy. Kto będzie to analizował? Czy w projekcie studenckim wierzę, że klucz szyfrujący może być po prostu umieszczony gdzieś w bootloaderze i dobrze schowany. Może być umieszczony w kernelu w kilku częściach, czyli tak zwane security by obscurity. To absolutnie nie sprawdzi się przy systemie produkcyjnym, bo będzie się później ktoś wejdzie do karty SD, się jej przyjrzy, będzie to pamięć flash, się jej przyjrzy, co tam jest. I z tym klucz trzeba użyć jakichś lepszych menu. Funkcje sprzętu. Dobrze. Będzie mowa o pewnej funkcji, którą ma procesor pewnej firmy, natomiast nie jest to reklama w żadnym razie. Po prostu używałem jej w pewnym projekcie. Można znaleźć też inne przykłady. W związku z czym procesory mają coś takiego. Dobrze. Kilka różnic w kwestii security features. Taki procesor posiada coś takiego jak DCP, sprzętowy akcelerator, który potrafi szyfrować dane. Moduł DCP zawiera blok, który jest w stanie wykonywać AS. Dobrze. AS i hash. No, ten procesor też to zawiera. Dodatkowo te procesory są dość stare. Architektura ARM9 Raspberry Pi jest na 11 na przykład. No, co oznacza, że są tanie. Dodatkowo one są gdzieś tam na rynek, na przykład automotive, który się charakteryzuje tym, że producenci samochodów chcą mieć dość długie dostawy tych urządzeń. Przemysłowe czy do samochodów. Więc te procesory są dość tanie, dość popularne. Potrafią szyfrować ALS-y. Więc jest taka funkcja, która nazywa się krypto boot. Będzie to zaraz boot moc. Proszę bardzo. Jest krypto. OK. Będzie to dołączone do prezentacji, można sobie będzie poczytać. Funkcja krypto polega na tym, że procesor może mieć zapisany klucz szyfrujący AS. Klucz może być, na następnie w procesorze może być przepalony pewien bit, bezpiecznik tak zwany, który tam prąd się przepali i już więcej nie da się do niego dostać, który nam zabezpieczy dostęp do pamięci, gdzie ten klucz jest, czyli nie da się go odczytać. W związku z tym procesor de facto uruchamia tylko i wyłącznie taki obraz bootloadera, który jest tym kluczem szyfrującym podpisany, zaszyfrowany. Jest to kibolizacja. Użytkownik może dostać kod źródłowy, ale nie dostanie klucza szyfrującego, który jest w procesorze i się do niego nie stanie. Więc to jest problem moralny. Chcemy coś takiego sprzedać, czy nie. Do dyskusji. Te funkcje sprzętu na to pozwalają i odpowiednie algorytmy. Dobra, kończymy się czas. Skończymy. Co jest najważniejsze z tego wszystkiego? Że bezpieczeństwo nie jest gotowym produktem, że nie da się zrobić bezpiecznego systemu. Aczkolwiek ten skiwolizowany komputer przemysłowy taki jest, on się tam nie włamie, producenta. Bezpieczeństwo to jest proces, czyli zabezpieczamy to coraz bardziej. Prosty projekt na raz, który fajnie się zabezpieczyć do pewnego stopnia. Natomiast przy produkcji tego typu urządzeń coraz mocniej zabezpieczamy. Wszystko zależy od tego, jakimi funduszami dysponuje ten, który tylko łamać. Drugi problem, dość istotny, jest taki, że
nawet urządzenia Vivo z kluczem szyfrującym, zbudowane przy pomocy tych procesorów, które tutaj pokazałem, mogą zostać nadal złamane, jeżeli ktoś z wewnątrz organizacji ukradnie te klucze szyfrujące. Więc wracamy do tego, że to jest jednak proces. Dobrze. To jest, co chciałem przekazać. Urządzenie zabezpieczone. Dość obszerna dokumentacja będzie dołączona do materiału. Dziękuję bardzo. Mamy 10 minut do następnego. Więc jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, ręka w górę. Ja mam pytanie jeszcze a propos tej przepalania ścieżki, żeby zablokować klucz szyfrujący. Czy nie ma możliwości tego jakby naprawienia lutownicą, żeby to znowu działało? Procesora. Nie ma możliwości naprawienia lutownicą, dlatego że to się wewnątrz procesora w krzemie. Podejrzewam, że są pewne metody ataku na sprzęt. Rozpuszcza się poszczególne warstwy procesora, patrzy się na mikroskop elektronowy, co tam jest. Chociaż ze względu na mikroskop elektronowy są drogie. Natomiast podejrzewam też, że ponieważ to są funkcje dostarczane przez producenta procesorów, w świetle ostatnich wydarzeń z panem Snowdenem, to ktoś gdzieś jest, kto ma metodę obejścia tego klucza. Natomiast ważne jest to, żeby to nie była nasza konkurencja. Tak, jeżeli ścieżki są na płycie programowanej, to można oczywiście wszystko zrobić. Natomiast w strukturze, czy przepalanie tego bitu jednorazowo programowanego odbywa się w strukturze procesora. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że NSA się do tego procesora nie jest w stanie jakoś dostać. Jeszcze jakaś ręka w górze? O, jest to proszę. Czy są przechowywane informacje, ile razy dany array był kasowany w systemie pliku? Nie mamy czasu, żeby wyświetlić jakąś specyfikację, natomiast przy każdym sektorze tutaj są tak zwane dane OOP, out of band. Na przykład dla 2-kilobajtowego sektora jest jeszcze 64 bajty dodatkowych danych, które są używane na sumę kontrolną i właśnie na licznik kasowań. Informacje o kasowaniu są dla każdego sektora i nie dla każdego jednostki, tylko dla każdego sektora trzymane. Dzięki temu możemy mieć bez sektor, tylko w pojedynczym sektorze gdy jest blok. Ktoś jeszcze? Dziękuję bardzo. Można mnie będzie złapać tutaj jeszcze na przerwie.